W sobotę cała Polska żegnała zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mimo sporej odległości dzielącej nas od stolicy Pomorza, Wałbrzyszanie również wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych dzięki transmisji na żywo na Placu Magistrackim. Wspólne przeżywanie mszy pogrzebowej zorganizował mieszkańcom naszego miasta prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który zmienił swoje plany i również był obecny podczas transmisji przy wałbrzyskim magistracie. Jedni w skupieniu oglądali transmisję z mszy, inni stali w długiej kolejce do księgi kondolencyjnej. Każdy przeżywał to wydarzenie na swój sposób. W internecie pojawiły się głosy, że to niepotrzebne, że nie ma związku z naszym miastem, ale osoby, które przyszły w sobotnie popołudnie na plac magistracki, były innego zdania. Wszyscy powinniśmy tu być, aby ta nienawiść zniknęła. Niech zwycięży dobro. Jest to zdarzenie wstrząsające, okoliczności, w jakich zginął. Został zabity Paweł Adamowicz. Wszystkich nas na pewno wstrząsnęły i ja mam taką wielką nadzieję, że to wywoła jakąś refleksję we wszystkich i przyniesie jakiś pozytywny skutek na przyszłość. Łączę się w bólu z rodziną pana Pawła Adamowicza oraz chciałam wyrazić swój sprzeciw wobec propagandy nienawiści, której padł ofiarą. Od początku tygodnia obserwujemy po prostu całą sytuację, jaka się tutaj wytworzyła. Chcieliśmy dać jakoś upust tym swoim uczuciom, które w nas jakby się tam wyzwoliły i chcieliśmy pokazać, że jesteśmy zarówno w tym smutku, jak i razem ze wszystkimi. I mamy nadzieję, że po prostu no, to, co się wydarzyło, no, w jaki sposób wpłynie na inne oblicze zachowań, postępowania uczestników służby publicznej. Chciałabym być jakby w jedności z tymi wszystkimi, których dotknęła ta śmierć. Chciałabym też powiedzieć, że nie godzę się z tym wszystkim, co się stało. To jest jakby przesłanie, jakby nauka taka, co powinniśmy zrobić. Czego powinniśmy bronić, jakich wartości, że miłość, że zrozumienie, że tolerancja, że nie możemy być obojętni na cierpienia ludzkie. To jest bardzo ważne. Nie możemy nienawidzieć, bo to, co się stało, to jest wynikiem nienawiści.